Pracujący przy budowie parku handlowego przy Dworcu Wschodnim robotnicy natrafili dziś rano na 3 niewybuchy. To już kolejne takie znalezisko na tym terenie. Wcześniejsze w marcu tego roku wiązało się z ewakuacją okolicznych mieszkańców. Dziś saperzy, którzy po zakończeniu jednej akcji, a przed kolejną przyjechali zbadać poranne znalezisko, ocenili, że także w tym przypadku ewakuacja będzie konieczna. Trzeba mieszkańców przygotować do ewakuacji. Będzie ewakuacja, ale dopiero termin zostanie podany przez Urząd Miasta. To będzie generalnie do 300 metrów, natomiast część będzie zmniejszona, ponieważ mamy takie warunki, że możemy częściowo zmniejszyć promień. To nie pierwsza dziś akcja saperów z Bolesławieckiego Patrolu Rozminowania i nie ostatnia, a także jedna z wielu w ostatnim czasie. Niedawno informowaliśmy o prawie 4,5 tysiącach sztuk niewybuchów znalezionych na działce budowlanej w Kruszynie podczas kopania fundamentów pod dom.